Nie żyje Wiesława Mazurkiewicz. Zagrała w wielu kultowych produkcjach Nie żyje Wiesława Mazurkiewicz. Aktorka znana m.in. z filmów Faraon, Potop czy Przesłuchanie oraz serialu Stawka większa niż życie, odeszła w wieku 95 lat. O śmierci poinformowała na Facebooku jej wnuczka, Zofia Ludkiewicz. Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy wspaniałą aktorkę i cudowną kobietę, Wiesławę Mazurkiewicz, która dziś odeszła. Artystka od lat związana była z teatrami w całej Polsce, szczególnie z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie współpracowała z Zygmuntem Habnerem. Stworzyła wiele niezapomnianych ról teatralnych i filmowych. W 2016 roku odznaczona została srebrnym medalem, zasłużony kulturze Gloria Artis. Niemal od samego początku swej kariery artystycznej była związana z naszym stowarzyszeniem. Zawsze ciepła, serdeczna i z ogromnym sercem. Wiesiu, będzie nam cię bardzo brakowało. Gwiazdka, czytamy we wzruszającym wpisie na facebookowym profilu Związku Artystów Scen Polskich. O śmierci gwiazdy jako pierwsza poinformowała za pośrednictwem social mediów wnuczka, Zofia Ludkiewicz. Kochana babciu, dziękuję ci za twoje ciepło i uśmiech, za to, że zawsze motywowałaś mnie do tego, żeby sięgać po więcej, być lepszym człowiekiem. Dla niektórych na zawsze będziesz królową Nikotris z Faraona, albo major Hanną Beselzę, Stawki, ale dla mnie zawsze będziesz bunią. I moją prywatną profesor Mcko Nagal, napisała. Wiesława Mazurkiewicz urodziła się 25 marca 1926 w Łodzi. W 1952 roku ukończyła studia na tamtejszej PWSD. Na swoim koncie ma występy w niemal 80 filmach i serialach telewizyjnych. Jej kinowy debiut miał miejsce w 1954 roku. Zagrała bufetową w niedaleko Warszawy. Pierwszą większą rolę otrzymała dopiero 11 lat później, w 1965 roku w Faraonie, Jerzego Kawalerowicza. Serialowi widzowie z pewnością pamiętają jej występ w jednym z odcinków Stawki większej niż życie, Łączniczka z Londynu, w 1968 roku. Wcieliła się w major Hannę Bosel, towarzyszkę służbowej podróży głównego bohatera, Hansa Klossa, do miejscowości Lisko-Zdrój. Jak się potem okazało, bohaterka Mazurkiewicz była w rzeczywistości brytyjską agentką. Wiesława Mazurkiewicz ma także na koncie udział w Potopie, Lokis, rękopisie profesora Wittenbacha, Hydrozagadce, rewizji osobistej, przesłuchaniu, sztuce miłości, Wszystko będzie dobrze, czy Zakolu. Aktorkę oglądaliśmy również w wielu serialach. Prócz wspomnianej Stawki większej niż życie, zagrała także w Strażakach, Na dobre i na złe, Zaklętej, Zespole adwokackim, Balladzie o Januszku, czy Domu. Była aktorką Teatru Nowego w Łodzi, Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Teatru Powszechnego, Rozmaitości i Narodowego w Warszawie. Dubbingowała również filmy. Jej głosem mówiła m.in. Minerva Mcko-Nagal w serii filmów o Harrym Potterze. 29 marca 2016 została odznaczona przez MKiDN srebrnym medalem, zasłużony kulturze Gloria Artis. Pozostała aktywna zawodowo aż do 2019 roku, zagrała wówczas w krótkometrażowym filmie Baba z tramwaju, oglądaliśmy ją również na scenie Och Teatru w spektaklu Pocztówki z Europy. Prywatnie była żoną aktora Gustawa Ludkiewicza, z którym pobrali się w 1950 roku i wspólnie żyli aż do jego śmierci w 2017 roku. 12 kwietnia Wiesława Ludkiewicz pochowała córkę, Katarzynę, która przegrała wieloletnią walkę z chorobą nowotworową. Spoczęła w rodzinnym grobowcu w Alei Zasłużonych. Tam też zostanie złożone ciało aktorki.